Witajcie moi drodzy, dzisiaj wykonamy sobie kilka kartek z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Zapraszam Was serdecznie, będą to takie urocze pomysły z wycinanymi elementami. Dwa króliczki, jedno jajeczko, wszystkie tak samo urocze. I co? Macie właśnie teraz na ekranie wszystkie potrzebne produkty. I zaczynamy od pierwszego pomysłu, którym jest jajeczko. Na początek będzie nam potrzebna kartka z bloku technicznego w kolorze brązowym i taka zielona, która ma białe listeczki. Ona była z bloku w tym właśnie rozmiarze, dlatego tę brązową dopasowuję sobie do niej, żeby była minimalnie od tej zielonej mniejsza, bo chciałabym przykleić tę brązową przy pomocy taśmy dwustronnej na tej właśnie zielonej, w taki sposób, żeby z każdej strony tego brązowego papieru wystawał zielony spod spodu. Następnie będzie nam potrzebna biała kartka z bloku technicznego, która musi być jeszcze mniejsza niż ta brązowa. Mniej więcej odrysowuję sobie wielkość właśnie całej tej laurki, którą do tej pory stworzyłam i pomniejszam ten biały papier. No a po wycięciu przyklejam go, ale zanim przykleję, to właśnie zrobiłam sobie szablon jajeczka, który odrysowuję na tej właśnie białej kartce i wycinam to odrysowane jajeczko w taki sposób, żeby nie przerwać ciągłości kartki. Wbiłam się tu do środka delikatnie kartkę zaginając i od środka to jajeczko właśnie wycinam nożyczkami. Następnie pod to jajeczko, które zostało wycięte, będzie nam potrzebny ponownie ten zielony wzorzysty papier, który jest na samym spodzie tej laurki. Chciałabym, żeby to jajeczko było właśnie wypełnione tym zielonym wzorzystym papierem. Mniej więcej dopasowuję sobie wielkość kawałka, który potrzebuję wyciąć, tak żeby schował się całkowicie pod tym białym papierem, ale zakrywał całe jajeczko i przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej od spodu mojej białej kartki. Następnie moją białą kartkę już z przyklejonym jajeczkiem przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej na ten brązowy papier. Używam tutaj taśmy dwustronnej piankowej sklejonej dodatkowo na dwa razy, żeby mieć jeszcze większy efekt odstawania takiej trójwymiarowości. Taką piankową taśmę dwustronną możecie kupić w Action. Kolejnym krokiem jest wykonanie sznureczka, na którym wisi jajko. Wykonuję po prostu czarnym pisakiem ten sznureczek i dodaję jeszcze małe czarne groszki na tle, na tym białym papierze, żeby nie było tak pusto. Przy pomocy linijki i ołówka wyznaczam sobie linię, wzdłuż której poprowadzę napis. Na początek ołówkiem, a później poprawiam go pisakiem, kiedy mam pewność, że wszystko wyjdzie tam, gdzie wyjść powinno. Dodatkowo tworzę jeszcze małą kokardkę z zielonej wstążki, którą przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej nad moim jajeczkiem, żeby wyglądała, jakby była przewiązana na sznureczku, na którym to jajko wisi. Kartka jest już gotowa, a my przechodzimy do drugiego pomysłu. Tym razem będzie to króliczek z takim uroczym przewiązaniem sznurkiem bawełnianym.
Wybrałam sobie tutaj taki wzorzysty papier z bloku do scrapbookingu, na którym wyrysowuję kształt króliczka. Taki kontur królika możecie znaleźć na przykład w wyszukiwarce grafiki Google czy na Pinterestie. I odpatrując od telefonu można odrysować sobie kształt króliczka, a następnie wyciąć. Jeśli chodzi o wzorzysty papier, nie musicie wcale używać wzorzystego, możecie wykonać go z gładkiego papieru w dowolnym kolorze. Króliczek już wycięty, czas na wymazanie śladów ołówka, żeby się nie rzucały w oczy i przyklejenie go do brązowego papieru, który już sobie tutaj przygotowałam. Króliczka przyklejam przy pomocy kleju szkolnego. Docinam sobie kartkę tak, żeby powstała mi mniej więcej prostokątna kartka wielkości 10 na 14 cm. Staram się dociąć ją w taki sposób, żeby po lewej i po prawej stronie i u góry oraz od dołu od króliczka dzieliła taka sama odległość od krawędzi. Następnie wybrałam sobie tutaj taki różowy bawełniany sznurek, którym przewiązuję moją kartkę pod króliczkiem, obwiązuję dwa razy i robię kokardkę, niepotrzebną część sznurka po prostu odcinam. Może to być nie tylko sznurek bawełniany, ale jakaś wstążka lub po prostu sznurek jutowy. Wszystkie propozycje będą tu wyglądały naprawdę super. Na odwrocie przyklejam taśmę dwustronną piankową, żeby móc przymocować tę moją karteczkę na białym papierze. Postanowiłam jeszcze u góry troszeczkę dociąć tę kartkę, bo stwierdziłam, że za dużo tej wolnej przestrzeni tam jest. I odcinam ten niepotrzebny kawałek. No a teraz już będę przyklejać całą kartkę na białym papierze. Żeby ta kartka właśnie mi nie odstawała przez sznurek, wybrałam taśmę dwustronną piankową, bo piankowa tworzy taki efekt trójwymiarowości właśnie przestrzeni między dwoma wklejonymi warstwami. Przykleiłam tę kartkę w taki sposób do białego papieru, żeby z każdej strony brązowego była odrobina białego, tworząca ramkę. Kolejną kartką, którą tutaj dołączę, żeby było bardziej kolorowo, jest taka różowa z bloku technicznego i tak samo przyklejam ją, jak w przypadku tej brązowej, na białą, z tym, że tym razem ta biała jest przyklejana do różowej. Na koniec napis wykonałam korektorem szkolnym, bo stwierdziłam, że czarny byłby tu zbyt mroczny, a ten biały fajnie komponuje się z białym papierem wystającym spod brązowego. Wrzuciłam jeszcze białe groszki na tle i czarne groszki zrobione pisakiem. Nasza kartka jest gotowa, teraz przechodzimy do kolejnego pomysłu. Będzie nim również króliczek, ale w troszkę prostszej odsłonie. Wybrałam sobie taki wzorzysty blok do scrapbookingu, ale oczywiście jeśli nie macie bloku do scrapbookingu, możecie wykorzystać jakieś gładki. Z tego właśnie bloku wyznaczyłam sobie przy pomocy linijki ołówka prostokąt. Jest to prostokąt o wielkości 10 na 14 cm. I tak przygotowany prostokąt wycinam.
Następnie z niepotrzebnego kawałka papieru wycinam sobie króliczka. Najpierw na połowie odrysowuję połowę królika, później wycinam, nie rozkładając papieru, a po rozłożeniu mam idealnie symetrycznego króliczka, który posłuży mi jako szablon. Odrysuję go na tym wzorzystym papierze. Staram się umiejscowić go mniej więcej na środku i dokładnie odrysowuję jego kontury, a następnie będę go wycinać od środka, tak żeby nie przerwać ciągłości tej wzorzystej kartki. Delikatnie sobie zaginam i wcinam się w środek mojego króliczka. On tutaj będzie niepotrzebny, właśnie ten króliczek ma być pustą przestrzenią, taką dziurawą w tej wzorzystej kartce. Gotowy wzorzysty kawałek papieru z króliczkiem przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej sklejonej na dwa razy do brązowego papieru z bloku technicznego. Taśmę piankową skleiłam na dwa razy dlatego, żeby uzyskać jeszcze większy efekt przestrzeni między tymi dwoma kartkami. Uwielbiam używać tej taśmy, możecie ją kupić w Action i myślę, że w innych sklepach z kreatywnymi produktami również. Tutaj przyklejam taśmę w 6 miejscach, żeby ten mój króliczek nie zapadał się na środku. Tak samo jak w przypadku poprzednich kartek, będę przyklejać tę wzorzystą w taki sposób na brązowej, żeby z każdej strony wzorzystego papieru wystawała odrobina brązowego wokół i tworzyła taką ramkę kolorystyczną. Przez to, że króliczek jest wycięty, jest pustym elementem, dodatkowo mamy też właśnie brązowy papier w króliczku. Na koniec, żeby nie było tutaj tak pusto, postanowiłam jeszcze zrobić króliczkowi ogonek. Będzie on wykonany z pomponika, a przyklejony na zwykłej taśmie dwustronnej. Możecie również użyć kleju Magic lub kleju na gorąco. Tak prezentuje się gotowa kartka, a ja powoli się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten film. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A jeśli chcecie już teraz obejrzeć lub zrobić razem ze mną jakieś inne kartki, to zajrzyjcie koniecznie na mój kanał, znajdziecie tam wiele filmów do wyboru.